Mamy dane AE równe 12, AE to ten bok. Dalej mamy dane, że EC równa się 18, to ten bok. Mamy też narysowane wszystkie trzy środkowe tego trójkąta. Wiemy, że są to środkowe, bo każda z nich dzieli przeciwległy bok na połowę. Widać, że ten odcinek ma taką samą długość jak ten odcinek. ED równa się DC. Tak samo CB równa się BA. I AF równa się FE, czyli punkty F, B i D są środkami boków tego trójkąta. W takim razie punkt G jest środkiem ciężkości trójkąta, czyli punktem przecięcia środkowych. I pierwsze pytanie: jakie jest pole powierzchni trójkąta BGC, czyli tego trójkąta? Żeby obliczyć pole powierzchni tego trójkąta, powinniśmy sobie przypomnieć, że trzy środkowe dzielą trójkąt na sześć trójkątów o takich samych polach powierzchni. Czyli jeżeli znamy pole powierzchni całego trójkąta, a myślę, że potrafimy to obliczyć, jest to trójkąt prostokątny, tu zaznaczony jest kąt prosty, długość całego tego boku to 12, długość całego tego boku to 18. Z tego wynika, że pole powierzchni trójkąta AEC równa się 1 druga razy podstawa, czyli 18, razy wysokość, czyli 12, czyli 9 razy 12, równa się 108. Takie jest pole powierzchni całego trójkąta prostokątnego AEC. Jeżeli teraz chcemy znać pole powierzchni trójkąta BGC albo któregokolwiek z tych sześciu małych trójkątów stworzonych przez środkowe, to wystarczy to 108 podzielić przez 6. Wszystkie one mają równe pola powierzchni, co udowodniliśmy w jednym z poprzednich filmów, czyli pole powierzchni trójkąta BGC jest równe pole powierzchni trójkąta AEC. Podzielone przez 6, czyli 108 podzielone przez 6, 60 przez 6 to 10 i 48 przez 6 to 8, czyli razem 18. Na pewno się zgadza, bo tutaj widać, że 108 to 18 razy 6. No i mamy odpowiedź na pierwsze pytanie: pole tego trójkąta to 18. Jeżeli tak, to pole powierzchni każdego z tych trójkątów wynosi 18, każdego z tych ograniczonych środkowymi. Ten cały trójkąt FGE też ma pole powierzchni 18. Tutaj możemy wpisać 18. Drugie pytanie brzmi: jaka jest długość odcinka AG? AG to dłuższa część środkowej AD. Aby określić długość odcinka AG, przypomnijmy sobie, że odcinek od wierzchołka do środka ciężkości to 2 trzecie długości środkowej, albo inaczej, środek ciężkości dzieli środkową na dwa odcinki, których długości pozostają do siebie w stosunku jak 2 do 1. Czyli gdybyśmy znali długość środkowej, to wzięlibyśmy z niej 2 trzecie i byłaby to długość odcinka AG. Na szczęście jest to trójkąt prostokątny i wiemy, że F. I D to środki boków trójkąta, czyli wiemy, że AE równa się 12, to było dane, i że ED ma długość 9. I w takim razie możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, żeby obliczyć długość przeciwprostokątnej, czyli odcinka AG. Dla trójkąta AED możemy zapisać, że 12 do kwadratu, czyli AE do kwadratu, dodać 9 do kwadratu, czyli ED do kwadratu, równa się ad do kwadratu 12 do kwadratu to 144 dodać 81 to się razem równa 225 225 równa się ad do kwadratu nie wiem czy pamiętacie ale 225 to 15 do kwadratu czyli 15 równa się ad uwzględniliśmy tylko pierwiastek dodatni bo cały czas mówimy o długościach odcinków czyli o odległościach a odległości nie mogą być ujemne, czyli długość odcinka AD to 15, a AG to 2 trzecie tej długości. AG równa się 2 trzecie razy AD, udowodniliśmy to w jednym z poprzednich filmów, czyli AG równa się 2 trzecie razy 15, czyli równa się 10. Tutaj możemy wpisać 10. Trzecie pytanie: Jakie jest pole trójkąta FGH? Zakreskujmy go, żeby było widać, który to trójkąt. Gdybyśmy znali długość odcinka HG i długość odcinka FH, to bez problemu obliczylibyśmy pole powierzchni. Możemy długości tych odcinków obliczyć na wiele różnych sposobów. Na przykład długość odcinka HG możemy wyznaczyć, wiedząc, że jest to wysokość zarówno trójkąta FGE, jak i trójkąta AFG. Obydwa te trójkąty mają podstawę o długości 6. Tu jest 6 i tu jest 6, a ich wysokość to GH. Wiemy też, że obydwa te trójkąty mają pole powierzchni równe 18, czyli dla trójkąta AFG możemy zapisać 1, 2 razy podstawa, czyli razy 6, razy wysokość, czyli GH równa się 18. 6 przez 2 to 3, czyli 3 razy GH równa się 18, 18 przez 3, czyli 6. Znamy długość odcinka GH 6. Moglibyśmy też skorzystać z podobieństwa trójkątów. Mniejszy trójkąt AGH jest podobny do większego trójkąta ADE. Wiemy, że AG to 2 trzecie długości środkowej AD, czyli HG też musi być równe 2 trzecie długości ED, a 2 trzecie z 9 to 6. Tak też można wyznaczyć długość odcinka HG. Teraz zastanówmy się nad odcinkiem FH. Gdybyśmy znali długość AH, to byłoby łatwiej. Odjęlibyśmy 6 i już. Jaka jest długość odcinka AH? Znowu możemy skorzystać z podobieństwa trójkątów. Te same dwa trójkąty prostokątne AHG i AED. Obydwa mają kąt prosty i obydwa mają wspólny kąt przy wierzchołku A. Jeżeli mają dwa kąty o tej samej mierze, to na pewno są trójkątami podobnymi. W takim razie wiemy, że stosunek AH do AE, czyli do 12, równy jest stosunkowi AG, czyli 10, do AD, czyli do 15. No i możemy, tak jak zrobiliśmy to przed chwilą, powiedzieć, że AH to 2 trzecie z 12, ale możemy też obliczyć AH z tego równania. Prawa strona skróci się do 2 trzecich. Jednocześnie pomnożymy obydwie strony razy 12 i otrzymamy 2 trzecie razy 12, czyli AH równa się 8. Jeżeli AH równa się 8 i AF równa się 6 to FH równa się 2. No i mamy wystarczająco dużo informacji, żeby obliczyć pole powierzchni trójkąta FHG. Wyniesie ono 1 druga razy podstawa załóżmy, że FH to podstawa razy 2 razy wysokość, czyli 6. To się równa 6. No i mamy odpowiedź na trzecie pytanie. Możemy tak dalej obliczać? Możemy obliczyć długości wszystkich zaznaczonych na tym rysunku odcinków, korzystając z tych samych lub podobnych sposobów.